czy najpierw przyszły dziewczyny z Dubaju i temat, i że fajnie byłoby zrobić na ten temat film, czy najpierw przyszedł pomysł jakby bycia właśnie tym producentem po drugiej w ogóle stronie jakby ekranu i dopiero wtedy przyszedł temat? Nie, no najpierw przyszedł temat bycia producentem. Złapałam bakcyla na planie filmowym Pitbull, ostatni pies. Bardzo lubię kino, jestem kinomanką, uwielbiam chodzić do kina. Brakuje fajnych polskich filmów w Polsce. Mam wrażenie, że robi się czasami je po linii najmniejszego oporu. Lubię filmy wstrząsające, takie, które pozostawiają dużo do myślenia. Przede wszystkim takie, które zmieniają życie odbiorcom. I sama bym chciała robić takie filmy, które chciałabym ja oglądać, więc przełamujące tematy tabu, bez strachu, bez jakichś takich, wiesz, sentymentów i, wiesz, obchodzenia tematu dookoła. Myślę, że brakuje takich filmów. No, ja jestem pewna, że w ogóle ten film wywoła skandal i na to bardzo czekam. To znaczy, nie wiem, czy wywoła skandal. Ja myślę, że skandalem jest jakby... Znaczy, sam temat jest po prostu temat tak jest bardzo skandalem. To jest skandal, że ja muszę robić o tym film. Kontrowersyjny, jakby wiesz, no. To jest skandal, że ja musiałam oglądać te wszystkie zdjęcia po prostu, wiesz, bzykanych celebrytek i ich, wiesz, intymne, no jak one się nazywają, części ciała po prostu obrzydliwe. Będę to miała do końca życia, jak będę oglądała ich wywiady przed oczami. A długo się przygotowywałaś w ogóle do... Czy myślałam, czy długo dochodziłaś do siebie? Bardzo długo się przygotowywaliśmy. To był bardzo długi proces, bo nie chcieliśmy niczego absolutnie, jakby żadnej informacji nie przeoczyć. To jest film nieinspirowany faktami, tylko na faktach. Więc mieliśmy rozmowy z różnymi jeszcze praktykującymi tymi laskami, które jeżdżą non-stop na seks i zarabiają w ten sposób, jak również z osobami, które zajmowały się tym stręczycielstwem i tak dalej, więc i z policją, która tę sprawę prowadziła, więc no to mamy naprawdę mnóstwo materiałów, dowodów, rozmów nagranych i tak dalej, także wracając do pytania, nie boję się pozwów, wręcz przeciwnie, liczę na nie.